Dzień dobry, szanowni państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nazywam się Bartosz Siwicki, reprezentuję biuro prasowe Konfederacji Korony Polskiej. Teraz jestem zastępcą koordynatora okręgu 5 Korony. Sprawa jest arcypoważna. Spotykamy się, żeby bić na alarm, ponieważ już na najbliższym posiedzeniu Sejmu wraca temat tak zwanej ustawy Bezkarność Plus, czyli druku sejmowego numer 539, sporządzonego 12 sierpnia bieżącego roku. O czym stanowi i jak brzmi ta poprawka, ten artykuł? Przeczytam go, ponieważ jest jak na mowę sejmową, jest bardzo krótki i zwięzły. Artykuł 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Innymi słowy, proszę państwa, nie popełnia przestępstwa ten, kto w imię walki ze złowrogim koronawirusem popełnia przestępstwo. Przypomnijmy, że ten bandycki w istocie projekt został zatrzymany na poprzednich obradach Sejmu poprzez weto zgłoszone przez pana posła Grzegorza Brauna. W większości nie zebrali rządzący po to, żeby obalić to weto. Natomiast sama ustawa została uznana przez obóz rządzący za tak ważną, że wraca na wokandę już teraz przy najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli 16 bądź też 17 września. No, szanowni państwo, nie miejmy złudzeń, taki projekt mogli zgłosić tylko ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ich działalność w pewnych obszarach jest po prostu przestępcza. Żyjemy w tej chwili od miesięcy, żyjemy już nie tylko w oparach absurdu, ale też właściwie społecznego terroru. Niedorzeczne zakazy, nakazy, rujnowanie małych, średnich przedsiębiorstw, gwałcenie gremialne wolności obywatelskich. To wszystko na podstawie, owszem, prawa, ale rozporządzeń niższej rangi. Czyli rozporządzeń właśnie, a nie stojąc w sprzeczności z głównym dokumentem obowiązującym w kraju, czyli z konstytucją. Jeżeli to wszystko, co dzieje się przez ostatnie miesiące, rządzący zrobili w zgodzie z bieżącymi prerogatywami prawnymi, z którymi możemy się mniej lub bardziej zgadzać, natomiast w sprzeczności z konstytucją, to zadajmy sobie pytanie, jakich przestępstw planują się dopuścić, skoro potrzebują aż takiego immunitetu i tak panicznie poszukują żyrantów do tego przestępczego w gruncie rzeczy projektu ustawy. Dzisiaj, proszę państwa, kluby Konfederacji w całej Polsce zbierają się pod biurami poselskimi, głównie posłów Prawa i Sprawiedliwości, i bijemy na alarm, upominamy. Miejcie tę świadomość, że takie rzeczy nie przejdą. Będziemy wam patrzeć na ręce, będziemy do was pisać, będziemy was odwiedzać w biurach poselskich. Nie ma naszej zgody na tego typu działania, które jawnie będą promować bezkarność. Jest to kuriozum prawne, niespotykane dotychczas w polskiej legislacji, na które nie ma naszej zgody. Zatrzymajmy to szaleństwo. Proszę państwa, oddaję głos Marcinowi Łasińskiemu, szefowi okręgu toruńskiego partii Wolność Korwin i założycielowi grudziąckiego klubu. Projekt nowelizacji specustawy dotyczącej COVID-19 został skrytykowany przez praktycznie wszystkie środowiska polityczne, ale również środowiska prawnicze. Były kandydat na prezydenta, mecenas Jacek Wilk, słusznie zauważył, że procedowanie takiej poprawki może wynikać tylko ze braku zrozumienia sensu stricte kontratypu stanu wyższej konieczności, który zupełnie by wystarczył w przypadku takiego zagrożenia, jak na przykład rozwój epidemiologiczny. Może to wynikać, ten brak zrozumienia tego kontratypu może wynikać albo z braku kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości, albo to jest celowego działania mającego zapewnić pewnego rodzaju bezkarność obecnej kaście polityków. Warto również zauważyć,
że głównym niebezpieczeństwem związanym z procedowaniem tej poprawki jest bardzo mgliste pojęcie jej zakresu działania. Pozwolą Państwo, że przytoczę tutaj fragment. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, w której ma znaleźć się nowy artykuł 10d, artykuł 2 ustęp 2 ustawy z 2 marca 2020 roku, ilekroć w ustawie jest mowa o przeciwdziałaniu COVID-19, rozumie się przez to wszystkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych choroby, o której mowa w ustępie 1. Cel przeciwdziałania COVID-19 może być w takim wypadku tak szeroki, że praktycznie możemy każde działanie, bezprawne działanie nawet, podpiąć pod działanie czy to profilaktyczne, czy to przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się epidemii. I jesteśmy w stanie, ciężko nam dzisiaj określić, co będzie wzięte pod uwagę, że spełnia te warunki. Czy na przykład zakup maseczek po zawyżonych cenach, czy też zakup respiratorów, które de facto nie dotarły do nas, firmowanych przez byłego już ministra zdrowia, a może druk materiałów wyborczych na wybory, które się nie odbyły 10 maja, na które zostały zmarnowane blisko 70 milionów przez ministra Sasina. Te wszystkie kwestie mogą zostać uznane, że one były w interesie przeciwdziałania rozwojowi pandemii COVID-19. Warto również zauważyć, że ta nowelizacja została skrytykowana nie tylko przez środowiska polityczne, ale też środowiska trzeciego sektora, think tanki, środowiska biznesowe czy prawnicze. Przytoczę Państwu tutaj opinię wiceprezes Business Center Club, pani Anny Potockiej-Domin. Cytuję. Propozycja zmiany specustawy COVID-19 stanowi radykalną liberalizację dotychczasowych przepisów kodeksu karnego i de facto usprawiedliwi naruszenie każdego dobra prawnego przez dowolną osobę, a jej zapisy znajdą zastosowanie zarówno do czynów już popełnionych, jak i tych, które zostaną popełnione w przyszłości. Konkluzja opinii Business Center Club brzmi: opiniowany projekt ustawy jest przykładem błędnej, nieuzasadnionej ingerencji w fundamentalne reguły prawa karnego i może stanowić w przyszłości pole do nadużyć. Widzimy tutaj jednoznacznie, że ten przypadek mógłby sprowadzić nasze prawodawstwo do kuriozalnej sytuacji, w którym prawo działałoby wstecz. I nawet kwestie, które na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze ujawnione, mogłyby po prostu podlegać pod to nowe prawodawstwo. Przytoczę teraz Państwu inną opinię doktora Michała Gałęckiego. Opracowana ta opinia dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Zakłada, że projektowany artykuł 10d ustawy odnosi się jedynie do określonego działania niezależnie od jego znaczenia dla ochrony dóbr prawnych w danym układzie sytuacyjnym oraz opiera się na błędnym założeniu, że samo działanie przeciwko COVID-19 stanowi dobro zajmujące najwyższe miejsce w hierarchii dóbr prawnych. Swoje podsumowanie dr Gałęcki zawarł w jednym zdaniu. Artykuł 10d zasługuje na jednoznacznie na negatywną opinię. Na koniec chciałem jeszcze przytoczyć też fragment opinii środowiska naukowego, doktora z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilka cytatów tylko. Wszystkie osoby na podstawie artykułu 10d, wszystkie osoby będą usprawiedliwione, jeśli zostaną spełnione bardzo nieprecyzyjne przesłanki określone w tym artykule. Przepis jest tak szeroki, że zarówno polityk, policjant, jak i przeciętny Kowalski, jeżeli dopuści się przestępstwa, zostanie usprawiedliwiony. Taki przepis prowadzi do ryzyka, że interwencje policyjne będą podejmowane bez żadnych hamulców. W przepisie nie ma opisanej żadnej proporcjonalności. Poświęcenie każdego dobra prawnego, nawet zdrowia i życia w tych warunkach może być usprawiedliwione. Tu nie ma żadnych granic. To tylko część... Przejdziemy za chwileczkę do pytań, tak? Tutaj nie ma... To tylko część z wielu negatywnych opinii, które pozwoliliśmy sobie przytoczyć. My jako klub Konfederacji w Grudziądzu stanowczo sprzeciwiamy się tego rodzaju prawodawstwu. I zachęcamy też wszystkie stronnictwa, zarówno polityczne, ale też obywatelskie i osoby, które dotychczas nie były zainteresowane kwestiami publicznymi, do wyrażenia czynnego sprzeciwu. Nasza presja musi mieć znaczenie i musi powstrzymać procedowanie takiej nowelizacji, która przyczyni się jednoznacznie do pogorszenia sytuacji prawnej w naszym kraju. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeszcze tylko jedna uwaga, proszę Państwa, zarówno ekspertyzy prawne, jak i środowisk naukowych nie pozostawiają złudzeń. Jeżeli ta ustawa przejdzie, to w myśl niej
władza będzie mogła z nami zrobić wszystko. I taka ciekawostka jeszcze. W momencie, kiedy ten projekt został utrącony poprzez weto pana posła Brauna, wiecie państwo, gdzie trafił? Do której komisji? Do Komisji Finansów. Trafił do pracy w Komisji Finansów. Czy to nie jest ciekawe, dlaczego akurat przez tę komisję władza postanowiła dalej procedować tę ustawę? To od razu daje obraz, daje do myślenia, co chcą i do czego w istocie, do czego chcą się posunąć i w którym kierunku to zmierza. Komisja Finansów. 16 bądź 17 września wróci do czytania sejmowego ten projekt prosto z Komisji Finansów. Czy są jakieś pytania? Protesty odbywają się w całej Polsce pod biurami poselskimi posłów PiS-u. W tym momencie o godzinie 12 koledzy z klubu Konfederacji w Toruniu będą organizowali protest, właściwie konferencję i spotkanie pod biurem posła Giżyńskiego. No w Grudziądzu nie mamy żadnego posła PiS-u. Za chwileczkę spotkamy się z posłem Tomaszem Szymańskim, który głosował przeciwko dopuszczeniu tej ustawy do porządku obrad, czyli zachował się w porządku. Mamy zamiar się z nim spotkać, porozmawiać o tym, żeby potwierdził swoją decyzję i drugi raz zagłosował jak należy, przyzwoicie, po obywatelsku. Moje główne pytanie w takim razie, jest pandemia czy jej nie ma? Jeżeli jest ta pandemia i jest ona tak groźna od marca, no to tych wszystkich problemów, które pan wymienił, nie byłoby, gdyby rząd zachował się w taki sposób, że wprowadziłby formalnie stan wyjątkowy, stan epidemiczny, który zgodnie z obowiązującą konstytucją można by wprowadzić, jeżeli sprawa epidemiologiczna byłaby tak niezwykle groźna, jak nam mówiono. Poza tym absolutnie to, co pan mówi, no, nie tłumaczy tego, że stworzono przepis tak bardzo szeroki, ponieważ to jest wprowadzanie bezprawia pod szyldem prawa. No, sytuacje, o których pan mówi, są, no, z całym szacunkiem, bardzo szczegółowe. Myślę, że można by je rozwiązać zupełnie innymi kategoriami prawnymi niż budowanie tak szerokiej ustawy, która daje tak nieograniczone w ogóle pole do malwersacji, defraudacji finansowych i jeszcze dodatkowo działa wstecz. Ja to, co wspomniałem w pierwszym cytacie, tak, z mecenasa Wilka. No tutaj kwestia właśnie tego kontratypu działalności w stanie wyższej potrzeby w zupełności wystarcza w naszym prawodawstwie. No nie musimy stosować jakichś specjalnych obostrzeń czy specjalnych właśnie uchybień, nowelizacji, aby po prostu, no, w naszym wypadku jest to działanie, tak zwane wylanie dziecka z kąpielą, tak? które może przynieść dużo nam więcej szkód niż korzyści. Istnieją na to gotowe prerogatywy prawne, z których można było w tym wypadku skorzystać, zarówno w tych wypadkach, o których pan mówi, jak i o wielu innych. Natomiast jeżeli chodzi o wspomniane maseczki czy też respiratory, no to szanowny panie, no panu, na szczęście już byłemu ministrowi zdrowia, no mam nadzieję, że realnie grozi Trybunał Stanu za to, czego się dopuścił. Przypomnijmy, że afera nie tylko rozbijała się o to, że zostały wydane pieniądze, które nie wróciły, a respiratorów nie ma, ale też były zakupione maseczki poprzez jakieś koneksje rodzinne i tak dalej. No to nie są rzeczy, które są normalne nawet w stanie jakiegoś wyjątkowego zagrożenia. Musimy pamiętać, że jednak no, większość w Sejmie ma rząd w postaci Prawa i Sprawiedliwości i to on podjął decyzję o lockdownie, czy też o właśnie o tych przetargach, o których wspomnieliśmy. Więc tutaj no, nie możemy też nie chcemy wybielać w żadnym wypadku opozycji, ale no patrzymy też na rękę rządowi, no i obiektywnie podchodzimy do tego, zarówno krytycznie do histerii rozpętywanej przez środowisko Platformy Obywatelskiej, jak i też podchwyceniu tej histerii przez rząd w postaci Prawa i Sprawiedliwości. To było czysto polityczne działanie, tak, żeby wybić kandydata, nie oszukujmy. Efekty są jakie są. Poza tym proszę zauważyć jakąś taką niezwykłą zgodność co do na przykład kolejnych absurdalnych przepisów wprowadzanych, rozporządzeń i tak dalej. To była niezwykła wręcz zgodność, niespotykana między obozem rządzącym a koalicją obywatelską, co zresztą miało wyraźne przełożenie w mediach, ponieważ jeżeli chodzi o całą mniemaną pandemię, to zarówno telewizja rządowa, jak i nierządna śpiewały z jednego klucza.